Siema, siema, z góry, sorry za ten hamulec, ale już zamówiłem sobie nowe. Przyjdzie jutro, założymy i będzie trochę ciszej. Wisi nad nami helikopter. No, zjeżdżali się do Krakowa prezydenci państw Unii. Pan Andrzej oprowadza ich po Krakowie. Jedzą wspólne obiadki itp. Ja nie wiem, zjąć ich do stolicy, do Warszawy, pokazać tam te łazienki, nie łazienki, jakieś te tam mają pałace kultury. To wziął ich do Krakowa. Policji od groma podobno na mieście. Pozamykane drogi. Ruch prawostronny, mówić to coś? Nie wiem, czy zauważyliście, czy nie, czy to widać, czy nie. Nowy kokpit. Nie no, na pewno zauważyliście. Przecież film z budowy tego wszedł jako pierwszy. O ile wszedł. Bo też nie jest powiedziane, że to wszystko w miarę przyzwoicie wyszło i nadaje się do publikacji. Przed wyjściem, ja jak to, ja zacząłem grzebać coś w ustawieniach tego wyświetlacza, żeby poznać jego jakieś tam funkcje. No i tak nazmieniałem, że mi wspomaganie nie działa. A dzisiaj byłem w pracy na nim, to wszystko działało. Czyli któraś z czterech opcji, którą przedstawiłem, coś tu namieszało. Odbiorek mi wpadł pierwszy z Ubera, z Akity. Dobry. 0D. Dobra, okej, no. W takim złomku się dzisiaj poruszam. 05D. Tutaj pięknie. Na Romanowicza 4. To wracamy do domu. To dobrze, bo zapomniałem sobie coś wziąć. Która to mogła być opcja? Cholera jasna. Co ja tu zmieniałem? Dostarczę to i będę musiał zobaczyć na filmiku na YouTubie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego koła 26 zaplecenia, czy o co chodzi, ale ten rower się w ogóle nie kurczy na kostce. I pomijając to, że nie mam wyregulowanej przedniej przerzutki i mi ociera obwózek o łańcuch, to to nawet idzie. Podoba mi się ten wyświetlacz. Szkoda, że ja jestem musiał go obrócić tak, żeby go tutaj dać. Trzeba inaczej mocowanie przykręcić. Tu też koreczek. Ja pierdziel. Jest kolejne zabocie na Uberku, to wezmę. Ale zanim po to pojadę, to muszę ogarnąć chatę i ten wyświetlacz.
drogą do Sai A. Tylko sobie strzelę fotę. Dziękuję. Do widzenia. Tu z Emali odbiór. To jednak odbiorę, a dopiero potem pojadę do domu. Super, dziękuję. Five minutes later. Nie wiem, kurde, co ja namieszałem w tych ustawieniach, no. Może to nie kwestia ustawień, tylko że jakimś cudem mi się czujnik odsunął od magnesu. Nie no, żygać mi się chce, mam po tym mieście jeździć na rowerze, super, jakbym miał samochodem. Ta pogoda też, ja nie wiem. Raz zimno, za chwilę słońce wychodzi, gorąco. Kurde. Nie, to nie będzie. To nie będzie kwestia wyświetlacza. Musiała się ta blaszka z tym czujnikiem od giądzi. I magnes nie mogę. On powinien mrugać. A on się chyba świeci, a nie mruga. Przydałoby się jakiegoś peja znaleźć, żeby to podjąć. Jaki numer mieszkania? Duży. Jadka B. Lajkonik. Dobry, czy mogę prosić ten pin? Bo każe mi to podać. 3115. Super, dziękuję bardzo. Do widzenia. No, nie możesz się zalogować. Pierdę ze selfiaka. Teraz na jakiś czas każą sobie zdjęcie zrobić, żeby mieć pewność, że jeździsz ty, a nie udostępniłeś komuś konto. Dziękujemy. Ja również. Ca Wezuwiana na Gromadzkiej. To jest tam, co Dexter odbierał. Pizza na Złomowisku. No nie wiem, co się z tym porobiło. No, rower ze wspomaganiem, bez wspomagania. Czyli jeżdżę sobie z rowerem 10 kg cięższym. Tak o. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy to jest ten czujnik tam na dole, czy ustawienia wyświetlacza.
To na zakładzie chłopaki jakiegoś szpeja będę miał, to bym sobie podbił. No nic tego nie działo. Dzień dobry. Dzień dobry, Uber? Uber, no. Jeszcze parę minut, dobra? Dobra, okej. Ten minutes later. No, trochę słabo, że to tyle zeszło. Co to za budka? Co to się odbywa? Co to za Harry Potter? Bóg szuka ciebie. A, to ksiądz, a nie Harry Potter. Dobry, podaj mi pan ten pin. Działa. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzień dobry. D6. Powiedzenia. Masarska 11. I co, pewnie kursik za 6 zł. Znowu PIN, trzeci raz PIN. Pogrzało ich? Nie widzę się, jak debil każdego pytał o PIN. Dobrze, czy można prosić ten PIN, bo mi muszę wpisać. Jasne, 1916. 1916. Śmiga. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Ułapami, plac nowy. I dalej mam 51 V baterii. Ona w ogóle nie ubyła. Nie do wiary. Przecież jak ja bym tu jeszcze cieńsze oponki wrzucił, to mogę cały dzień jeździć. Dziękuję. Do widzenia. Chmurzy się znowu. Chciałbym zdążyć zrobić te 8 zamówień, bo ja tak w sumie Uberek sypię, to Volta nie będę włączał. Zrobimy sobie dzień na Uberze z tym wyzwaniem. Gotowe, dzięki. Do widzenia. Nadwiślańska 11. Nie wiem, trzeba coś podupcać, bo przecież ta bateria w ogóle nie ubywa jej.
Leci se to. Po co mi był silnik 2000 W, ja nie wiem. Piętro piąte. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Na Czarnogórską to jakaś jest. Przy Łużyckiej. No to jest kawałek, 4,5 km. No dobrze, bo same króciaki na razie robię. Ja tylko mam ogromną nadzieję, że ten wyświetlacz podaje poprawną wartość tego napięcia. Żebym się za chwilę w połowie drogi nie zdziwił, że ja myślę, że mam full baterię, a silnik zgaśnie. Cztery, no dwie pizze, albo no dwa jakieś produkty. Dobra, lecimy tam, gdzie już dzisiaj byliśmy. Myśliwska 66A, a z drugim nie wiem. Dobra, nie wiem, kiedy mi się kamera wyłączyła. Zapomniałem sobie wziąć i sformatować kartę. Tam dostarczyłem tego Ubera. Ogólnie mam już 135 brutto na Uberze. Brakuje mi trzech zamówień do zrobienia tego Questa, żeby dostać tam 16 zł, ale stwierdziłem, że nie będę czekał specjalnie na to, aż mi Uber da jakieś zamówienie, bo do tej pory nie dał. Tylko biorę Volta, włączam i wystarczy jedno zamówienie i już się zwróci za tego Questa. No i tak się stało. Uber nie daje, Volta wziąłem, pojechałem po pierwszego Volta za 19,90. No i wpadł mi drugi odbiór też z tej samej pizzerii, dodatkowo za 16 zł, pewno gdzieś tam też w te okolice. Także dobra decyzja i lecimy z tematem. Szkoda, że po... A ci znowu piaskują. Wczoraj dostałem piaskiem po oczach. Bo też późno było, zjechałem bez okularów. Coś mówiłem. I zacząłem o tym piasku i nie wiem co. Coś mi tu przekłamuje ten graficzny obrazek baterii, bo mam jeszcze 48 V, a on mi pokazuje jedną kreskę. Przy 48 to powinna być przynajmniej wchodzić na drugą, a tam się gdzieś ustawia w tych ustawieniach, ale to już w domu na spokojnie pokminię, tak samo jak z tym czujnikiem, pan, nie będę ja i robił, że to zamówienie będę gdzieś grzebał przy tym rowerze. A wiem, co miałem mówić. Dziwne, że nie przełączyło od razu na tą wbudowaną pamięć.
kamery, chyba że ona też się zapełniła. To dopiero przestało nagrywać. A strzaiłem się przez to, że mi się mikrofon nie świecił. Ej, Kościu! Siema. Co to? Kurwa, co taki Kraków wielki, kurwa, trafili. Jadę z dwoma pizzami. Ty, ja też jechałem teraz z dwoma pizzami. Tej, z Nadwiślańskiej. Ostro. A, bo idzie. Ostro YouTube. Ja wiesz, na czym jeszcze? Na Glovo. No to ja Wold Uber, ale na Uberze naruchałem 135 brutto. Ile? 135. Sto ile? 135. W ile? Ja wiem ile, wyszedłem o 15? No to ja mam od 3 godziny, nie? I mam za stówę. No i teraz złapałem jedną pizzę za... saldo, 267. Za chwilę cię weźmiemy o czerwone. Nie, każą mi wypłacić, patrz, mam tutaj dzienny zarobek stówkę, nie? A... wypłaciłem tylko 77. No to każą mi wypłacić. No chyba, że coś jeszcze jedno weźmiesz, to jak przekroczyć te 300. Nie, bo już mam koniec. Aha. Za 6 minut koniec bloku, bo idę na noskę. Aha. Mam wyświetlaczek ja. No bo wziąłem sobie nowy silnik, nie? Nowy zestaw. I wdupcyłem do tego roweru jeszcze, do sztywnego. I ile płaciłeś za sztywny? 2080 dałem. Tylko, że bez baterii, nie? Bo bateria jest tego. A tam... Dwa koła za silnik? Znaczy, no wszystko, nie? Oprócz baterii. A. Co, i podeszła ci ta bateria? No, musiałem se piny przelutować. A to jest jaka? No to jest ta, co miałem w tamtym, nie? To jest 20. Co, ciężko jest przelutować te piny? Nie jest ciężko, ale pojebę plus minusem. Kopię, jak kurde, poszedł w pokoju, to teraz mi dupcy w pokoju. Ale nie spaliłeś. No kurwa, właśnie jakiś bezpiecznik musiał być, który to chyba uratował. No. Ale już w drugiej pomyłki może nie być, nie? Tak mi się coś wydaje. No i wrzuciłem sobie do sztywniaka, no bo tam mam, tu sobie wziąłem tą tysiączkę, nie? I chłopie, kurwa, że się nie kończy bateria. To jest inny jakiś rower. No, to jest sztywny, a tamtego mam amortyzowanego z tyłu, nie? No, ten mi mówił. Misiu. Polecam. Misiu mi mówił właśnie, że ten, że mu nie podeszło coś. Wiesz, jaka zajebista jest, kurde, Agonata. No, raczej, no nie niweluje cię jak full, nie? Ale zawsze to coś, nie? Jeżdżę na razie na tym, bo kurczę, a wypuść. Bo jeździłem tym, że tu zjedziemy, kurde. Ja bym muszę jechać, ja mam dwie pizze na sobie. Masz? Dwie pizze mam na sobie, muszę jechać. Tam jedziesz, tam kurde, to wziąłem tam. No na Myśliwską wcisnę, nie? No i ten. Miałem jakieś 3 dni temu i wiesz, tak zaczął mi taki pasek coś, wiesz, zaklinował się. No i człowieku od tamtej pory mi tak dziwnie taki, wiesz, taki szemrot, nie? No i nie wiem, albo przekładnia, albo pasek, albo co. No a to nie to samo miał chujnik? Czy coś takiego napisał? No tylko, że chujnik robi się rozkurczył, nie? A u mnie cały, nie? Sprawdzę, ale mi pokazywał ten mechanik i mówi tak, nie patrz na to, czy masz cały, czy nie, bo wiesz, obrócił mi tam, gdzie masz te zęby, a człowieku tam między zębami, wiesz, już takie, wiesz, tam pospękane, nie? Pospękane i ten, jadę z nim w środę, no a sobie, że tak dla sportu. No, mi też się, ja też byłem dwa razy bez tego, bo zanim kupiłem to jeździłem bez tego, ale jak mnie pod szpital na Babińskiego, to mi się odechciało kruszyć. Mnie wczoraj wyrąbało człowieku na koniec Borka Fałeckiego. To tam są co, kliny już? No. Mówię, no jeżdżę na... Ale w co mówię teraz? Jeżdżę na Glovo, bo są challenge, nie? A w przyszłym tygodniu ma znowu challenge na 210. No jakbym zaczął od poniedziałku, no to te... Myślę, że nawet tą stówę przytulisz, nie? Kurde, to ja nie wiem, ja... Jeżdżę, ja bym tego nie zrobił pewnie, bo bym się czekam, coś... Muszę sobie konto naprawić. A tam masz chyba ten procent przepisywalności, też musisz się zmieścić. No ale ja już mam po tym, no i zarobiłem w 3 godziny 110, bo 10 złotych tipa. Przepraszam, 15 złotych. No to masz 115.
co 15-3 godziny. Szału nie ma. No ale jak jest powyżej 30, to już jest ok. 35 jest super. Ale wiesz, człowiek się przyzwyczaił do 40. na tym, na skuter. Ale kurde, jestem w szoku, bo Uber jedno za drugim. Tak samo Volt też jedno za drugim, także jest git. Ja wczoraj odpaliłem Volta, odpaliłem wczoraj Volta. Tylko ty masz co na Volcie? Na Volcie skuter. Skuter, a ja mam rower. No i ja na zwykłym na skuterze jeździłem. Odrzucałem takie długie, mnie nie przyczaili. Nie wiem, może coś wpadnie jeszcze w stronę domu, to wezmę, nie? No kawałek masz, nie? Tylko, że na Volcie w ogóle ten tydzień nie jeździłem, więc szkoda. Pasuje mi podbudować tutaj, bo człowieku, tu mam, tu nawet na rozliczenie nie będę miał. 26 zł. Żeby na rozliczenie chociaż partnerowi, nie? No bo mówię, jeżdżę ten tydzień na tym, na Glovo, nie? Raczej no ten tydzień, trzeci dzień jeszcze. Ty, lecę. No następnego się ma. No. To ci podróbka. Okej. No, to my spotkali tu Bisia. A pizza w plecaku pewnie już zimno. Trzeba teraz trochę przyspieszyć. Jakby co, to będziemy jechać na tym wózku, że miałem nieprzyjemną sytuację z innym rowerzystą, musiałem wyjaśnić sprawę. Aha, mi ta lampka nie działa, kurwa, oni mnie nie widzą. Ja... A jeszcze pojebany czarno ubrany. Dzisiaj pojechałem do roboty i zapomniałem sobie w robocie wyłączyć. I świeciła się z pół godziny. Dobra, nie no, dostarczam to i spadam na chatę. No coś mnie jebnie. Ty, właśnie, przecież mogę sobie w telefonie latarkę włączyć. Stopni. No i teraz odpowiednia temperatura na bluzę, na kurtkę. Wtedy trzeba było w bluzie normalnie wyskoczyć, a nie. Do widzenia. A druga dostawa na Domską 19. Za 5 minut. Nie no, za 5 minut to ja nie zdążę. No to ja myślałem, że dostawa gdzieś obok, ale co ty sobie, człowieku, myślisz? Jak ci płacą dodatkowo 16 zł i odbiór masz z tego samego miejsca? Stawiamy, że też będziesz miał na 100 metrów. O chłon. Ociośnij się. Wake up. Więc co, na czasie wrócić pewnie do tego. No, do Koszykarskiej i na Tamę. W sumie to muszę sobie wozić ze sobą kabelek USB-C. To bym sobie mógł przecież podłączyć do baterii od roweru lampkę, nie? Żeby świeciła z baterii. Jak mi padnie. No ale nie mam USB-C, mam tylko do iPhone'a. Mogę podpiąć kabel do baterii i ładować iPhone'a. A iPhone niech robi za lampkę i świeci pod koło. Też jest jakaś myśl. Jakoś tak płynniej chodzi ten silnik tysiączka. Ten 2000 to tak zrywał, aż nieprzyjemnie się jechał. Fajnie, fajnie to chodzi. Bardziej mi się podoba ten silnik. Proszę bardzo. Dzięki piękne. Do widzenia.
Jest jeszcze opcja, że ja tamten silnik miałem wadliwy. On poszedł na gwarancję 4 dni po tym, jak do mnie przyszedł. Coś tam przy nim modzili. A ja pierwszy raz miałem do czynienia z czymś takim. Myślałem, że tak ma to działać. Ten chodzi elegancko. Znaczy elegancko, no, ten czujnik pas coś nie działa, ale działał. Jak będzie trzeba, to weźmiemy i rozkręcimy supor jeszcze raz. Coś dostałem jeszcze z Wolta. McDonald's Bielicka za 22 zł. Na dopiero 19. No jeszcze jest trochę baterii. Mogę to zrobić. Miałem już robić podsumowanie. Tylko ja nie wiem, czy mi baterii w telefonie starczy, jak on robi za latarkę. No to jak to machnę jeszcze za 22 zł, to dniówa będzie dobra. Odrobimy za hamulec. Ktoś ma furę z dwoma silnikami. To jest ciekawe. Jakby tak wpieprzył do mojego roweru dwa koła z silnikami. To nie musiałoby być po 2000 na koło, tylko po 500 W na koło, powiedzmy. Już by się to inaczej rozkładało. Że rower ważył z 50 kg pewnie z dwoma silnikami. Ale te przekładniowe chyba nie są drogie, znaczy nie są ciężkie, bo te ważą po 6-7 kg. A tamte chyba koło 3. Proszę potwierdzić. Dzięki. Dzięki. Silnik się tak nie grzeje, mimo że ja często kciukuję, palcuję. Temperatura nie przekracza 60 stopni. Nieraz się zdarzało, że do 130 doszedłem i wyłączałem go. Kurde, tubiś ma. Gdzie tam coś się dzieje na dole? Zaraz to skamerujemy. Tu byś ma baterię chyba 17,5 amperogodziny. Skubany wali po 80 km. Więc jakby mu dał tą 24, to by skubany do Warszawy dojął. Ile ja żem się głowił, jak oni to robią, że takie dystanse kręcą. To już teraz wiem. Z tamtym rowerem było coś nie tak, a nie ze mną. Są jakieś numery mieszkań? Gumę. Jak te klatki mogą być? Tam będzie pierwsza. Nie. Też kurde, no ja nie wiem.
zawsze na ostatnim są jakieś przygody. Sorry, kojarzysz, gdzie tu będzie mieszkanie 26? Nie, ja tutaj nie mieszkam, mieszkam na innym osiedlu. A, okej, okay. Dobra, dzięki. 5 minutes later. Dzień dobry. Proszę bardzo, do widzenia. 90 z Ubera i 60 niecałe z Volta, 58. No to mamy 150, nie? To będzie ile? 3,8, czy 7, czy 6, jakoś tak. No także ogólnie nieźle. Myślałem, że ten odcinek będzie delikatnie krótkawy, ale na koniec żeśmy się rozgadali. Dobra, trzymajcie się, siemanu.